Szanowny panie generale, panie i panowie oficerowie, druhny i druhowi strażacy, szanowni przedstawiciele władz samorządowych z panem starostą, panem burmistrzem, szanowni mieszkańcy Radzymina i powiatu włomińskiego. Szczególny dzisiaj dzień wspólnie świętujemy i Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż. To jest wyzwanie czasu. Wspólnie musimy budować system bezpieczeństwa w naszym województwie, w naszym kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mijają ideologie, zmieniają się systemy, a strażacy trwają w swoim posłannictwie, w swojej służbie. To nie tylko kwestia zatrudnienia, to jest kwestia posłannictwa i wypełniania służby nacechowanej humanizmem i humanitaryzmem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wam za ofiarną służbę. Gratuluję też jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie 110. rocznicy. To wspaniały, piękny jubileusz. Jubileusz, który wpisuje się w historię tej ziemi. Ziemi o głębokim patriotyzmie, o wspaniałej przeszłości. Te miejsca, nawet to miejsce, w którym stoimy, to przecież miejsca historyczne. Gratuluję też waszej aktywności i tego, że jesteście jedną z najlepszych jednostek, nie tylko w województwie mazowieckim, ale i w Polsce. Statystyki o tym mówią, wasza gotowość bojowa, wasza służba i poświęcenie. Z powodu tego jubileuszu i z podziękowaniem za 110 lat służby naszym wspólnotom przyznaję dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie medal pamiątkowy Promazowia dla Mazowsza. Zasłużyliście się dla naszego regionu. Na ręce komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przekazuję okolicznościowy dyplom z okazji 20-lecia i listy gratulacyjne. Bardzo proszę o wystąpienie z jednej strony prezesa OSP i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Pododdziały, baczność!